pokoju mam 30 stopni. Zaraz się tam upiekę. Jak się tu teraz przedostać na drugą stronę? Idziemy gdzieś pospacerować. Pamiętacie ten autobus wycieczkowy z poprzedniego odcinka? Właśnie jedzie. Cześć. Wstałem dzisiaj wcześniej i idziemy szukać kosza na śmieci. Nie widzę nigdzie kosza, a już zaczęły robaki. Zobaczymy, jak jest z rana tu. Dlaczego wyszedłem tak wcześnie? Bo nie mam neta. Skończył się internet wczoraj. Musiałem złapać publiczną sieć Wi-Fi. Tutaj mamy jakieś fajne budynki, a tutaj jest metro z tabeli, z którego najczęściej korzystam. Ten ładny budynek tam to jest McDonald's. A w górę to jest Tower of Greece. Mam kiedyś zamiar tam iść, bo jest bardzo trudne podejście. Muszę się wrócić do domu, bo zapomniałem karty. Tutaj przechodzenie przez ulicę, bo cię może zabić. Zawsze trzeba iść na świra. No patrzcie teraz tego, nie, staną, ale zazwyczaj nie stają. Trzeba biegać. Ale no to wracając do tematu. Nie zabrałem karty SIM, bo wczoraj kupiłem drugą. Bardziej chcę używać tej pierwszej. I na niej kupić na miesiąc pakiet. Także no, wracamy do domu. No, wlazłem do jakiejś knajpy i pożyczyłem Wi-Fi'a. Bo trzeba było. No dobra. Lecimy na zut.
temperatura na zewnątrz zmusiła mnie do zakupu pakietu bez szukania tańszego, więc 32 lari na miesiąc nielimitowanego internetu. No da się przeżyć, ale to jest ile, to jest jakieś 50 zł. O, trudno. Jest jakieś 40 stopni, więc nie chcę mi się chodzić. Na pewno można znaleźć taniej. Może innym razem poszukam taniej. Pokażę wam teraz tour po moim ogromnym pokoju. Tutaj jeszcze mam najpierw lodóweczkę. Taką ogromną lodówkę na całą rodzinę. Tutaj od razu jest łazienka. Jak to bywa w tych krajach? Prysznic jest oczywiście taki, że leje się wszędzie. Jeszcze oni nigdy tego nie wieszają, tylko zawsze to leży tu. I jak widać, to jest zepsute, bo nie można zrobić tak, tylko musi stać. No tutaj umywaleczka. W ogóle nie ma tragedii, dla jednej osoby jest ok. No i pokój. Tutaj jeszcze. Tutaj dostałem wiatrak, który dość pomaga. Tutaj mam handmade antena garnków, która poprawia zasięg telefonu, bo nie ma tutaj w ogóle zasięgu. Jak widzicie, tu mam następny telefon z kartą i w nim właśnie jest moja karta główna, która udostępnia internet, bo tutaj nie ma neta w cenie. A jak tam jest telefon na stole, to już nie ma zasięgu. Trzeba go było dać tutaj. A że się przegrzewał, bo tu jest tak gorąco, to zrobiłem mu takie chłodzenie z garnków aluminiowych. No jakoś to działa. Tam jak widać jest szafa wbudowana w ścianę, więc nowoczesnie. No i ten. No i kuchenka jednopalnikowa, zlew i szafeczki. Ile teraz mamy? 27,8. No, to jest jeszcze znośnie. Także no tak wygląda mój penthouse. Ale jest dość tani, bo kosztuje 400 lari na miesiąc. Z rachunkami. Jedynie internetu nie ma. Ale myślę, że w tej cenie to jest całkiem nieźle. Jeszcze chciałem dodać, bo zapomniałem, a jest to myślę ważne. Raczej starajcie się nie robić tak jak ja dzisiaj, że czekać do ostatniego dnia ważności pakietu, tylko raczej kupować go wcześniej. A jeśli się tak zdarzy już, jak mnie, że będziecie musieli skorzystać z sieci Wi-Fi publicznej albo w jakiejś knajpie, to polecam korzystać z jednorazowej karty, na przykład na Revolucie albo w innym systemie płatności, bo nigdy nie wiadomo, jak takie sieci są zabezpieczone, no nie?
Ja korzystam z Revoluta i z jednorazowej karty płaciłem. Wtedy ona od razu po zapłacie tych 32 żelków jest zniszczona, także nikt nie przechwyci moich danych. No a tu chciałem wam jeszcze pokazać dowód na to. Internet Unlimited. Od dzisiaj do 15. I takie są pakiety. Widzicie, na miesiąc jest 32 żelki, czyli 55 zł na dzień dzisiejszy. Można też kupić na 7 dni za 9 żelków. Ale można też na przykład na jeden dzień, jeśli wam potrzebujecie tylko na jeden dzień. Bo gdzieś na przykład jedziecie na wycieczkę. No to za 2 żelki. Kiedyś było, kiedyś, jeszcze niecały miesiąc temu, to było 1,5 żelka. Teraz zdrożało. Tak samo to, na tydzień było za 7, a na miesiąc było za 30. Tak, dlatego nikt nie kupował na miesiąc, tylko zawsze wszyscy na tydzień, bo się lepiej opłacało. Teraz zrozumieli, że lepiej zrobić drożej, wtedy ludzie będą kupować na miesiąc. No oczywiście są też pakiety danych, ale to chyba się nie opłaca za bardzo. Zależy, co też robicie na tym internecie. No ale ogólnie MACTI jest dobre. To, a właśnie, to jest sieć MACTI. Moim zdaniem jest dobra, tylko właśnie w tym miejscu jest słaby zasięg, nie wiem dlaczego. Jest jeszcze sieć Geocell, która ma dokładnie identyczną ofertę. I jeszcze jest sieć Belinę, ale tam nie ma internetu bez limitu, tylko są pakiety. Jest fajny pakiet, bo jest 300 GB, nielimitowane połączenia w nocy, od północy do 8 rano. I to kosztuje 50 żelków na 3 miesiące? Tak. No to się nawet by opłacało, to wtedy wychodzi 100 giga na miesiąc, bo dostaje się w paczkach 100 giga co miesiąc. Jak ktoś nie ogląda Netflixa i telewizji, on... Zauważyłem, że brakuje kawałka materiału przy montażu, więc muszę dograć końcówkę. W sumie to wiele się nie zmieniło. Ten pakiet, o którym wspomniałem przed chwilą, czyli 300 GB na 3 miesiące, jest całkiem opłacalny w tej sieci, ale myślę, że jednak lepiej jest internet nielimitowany, jeśli oglądacie dużo YouTube'a i Netflixa i inne platformy streamingowe. Także no, myślę, że pod tym względem w Gruzji jest bardzo dobrze i chyba nawet lepiej niż u nas, choć wydaje mi się, że w Polsce też jest bardzo dobrze z internetem. Także dzięki za oglądanie i zapraszam na następne odcinki. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli Ci się podobało i zostaw jakiś komentarz. Dzięki. Na razie, cześć. A właśnie, jeszcze jedno, bo jak będę wrzucał ten odcinek, to prawdopodobnie będzie Sylwester, więc kochani, do siego. Ja dzisiaj wznoszę toast kawą, ale obiecuję, że Sylwestra wypiję za Was. Wszystkiego najlepszego w nowym roku i żeby wszystko, co było w tym niezafajnym 2022 roku, przeminęło i pojawiło się nowe, lepsze. Tak jak na przykład 10 tysięcy subskrybentów. O. I czego sobie zażyjecie. Wszystkiego dobrego i bawmy się.